Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest potop szwedzki, zwany także II wojną północną. Miał on miejsce w latach 1655, 1660, 1655, 1660. Kto był jakby prowaderem tego konfliktu? Był nim król ówczesny, król Szwecji, Karol X Gustaw, którego tu widzimy. Zauważcie ich straszne podobieństwo, to mnie zawsze ciekawiło. No ale moda była przyjęta, jakby ogólne tutaj standardy, a bardzo podobni są do siebie, do hieronima Radziejowskiego. Karol X Gustaw panował w latach 1554-1660 i miał on, tak powiem, swoje wtyki, jeśli chodzi o Polskę i wiedział, że szlachta nie jest... Na wobec panującego wtedy e, na miłościwie Jana Kazimierza i że może, e, on liczyć, e, e, że może on liczyć nawet na jakiś odzew szlachty wobec niego, ale także, że ja, sam Jan Kazimierz nie ma dużego wsparcia, jeśli chodzi o polską e, magnaterię. O tych problemach informował go zbiegły, zbiegły do Polski Hieronim Radziejowski, który jest typowym przykładem właśnie takiego magnata Karierowicza, którego żona, zresztą piękna i bogata, była kochanką króla Jana Kazimierza. No i w pewnym momencie doszło do starcia Straży Królewskiej z żołnierzami Radziejowskiego, którzy, Straż Królewska broniła, właśnie te, broniła jego żony przed nim samym. Sąd wtedy skazał kan, podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego na śmierć. Mu się udało uciec, w takim razie z, z, zmieniono wyrok na infamię, czyli w zasadzie taką utratę y, dobrego y, mienia, całą banicję i konfiskatę całego majątku. Radziejowski wtedy zbiegł do Szwecji i stał się doradcą króla Gustawa. Sam był pomysłodawcą sojuszu Szwecji z kozakami i Siedmiogrodem, o którym sobie powiemy zresztą za chwilę. No a po potopie znowu wrócił w łaski polskie. Sejm Rzeczypospolitej darował mu wszystkie winy. Odzyskał on majątek, dawną pozycję, a zmarł jako poseł Rzeczypospolitej w Stambule. Czyli to taka dość można powiedzieć ciekawa postać, ale jednocześnie sławiona haniebnymi E, czynami no ale wracając do samego potopu. Władca Szwecji właśnie postanowił wykorzystać to, iż Polska toczyła wojny z Rosją i także miała konflikt z Kozakami. No i postanowił zająć Pomorze Gdańskie. Szwedzi także bali się tego, iż Rosja, która no wygrywała w ten, w ten czas z Polską, może wzmocnić swoją pozycję także nad Bałtykiem. Do tego jeszcze przy okazji widząc możliwość dużych łupów i oczywiście zdobycia wiecznej sławy, Karol X Gustaw postanowił zaatakować Polskę, Rzeczpospolitą w zasadzie, a jako pretekst użył to, iż Jan Kazimierz wciąż używał tytułu króla Szwecji, co oczywiście wzbudzało pewne bulwersacje, no bo to już miało się rzekomo już Władysław IV go zrzec. No i w ten sposób w 1655 roku 40 tysięcy szwedzkich żołnierzy wkroczyło do Rzeczypospolitej, najpierw z Pomorza Szczecińskiego jeszcze z Infland. No początkowo pierwsze starcia mają miejsce z, z Wielkopolskim Pospolitym Ruszeniem, zresztą Patrzcie tutaj może trochę na mapie, widzimy także daty poszczególnych bitew. No, pospo, pospolite Ruszenie Wielkopolskie pod wpływem Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Grodzińskiego skapitulowało pod, bez walki pod ujściem. Czyli mieliśmy kapitulację pod ujściem, uznało zwierzchnictwo w ogóle szwedzkiego króla. Nieco później także Hetman litewski Janusz Radziwił wraz z bratem Bogusławem zawarli w Kejdanach Unię ze Szwecją, a Unię Lubelską uznali za nieważną. No Janusz Radziwił tutaj był taką postacią strasznie fałszywą. Na Litwie jest uważany za bohatera, jest uważany zdecydowanie za zdrajcę. On dążył właśnie do takiego dużego, dużej niepodległości Litwy, zresztą jego są, jego są takie znane dość znane słowa, przyjdzie ten czas, kiedy Polacy do drzwi nie trafią, przez okna ich wyrzucać będziemy. No czyli taki dość, powiedział to do polskiego króla, no jest taki dość negatywny. Król tego chyba nie, do końca nie zrozumiał, bo był wtedy podpity. Obroniło się oczywiście jeszcze parę miast w Polsce, pomimo że padła Warszawa, padł Kraków, przetrwał Gdańsk, Zamość, czy też słynny klasztor na Jasnej Górze, no ale w tym samym czasie Rosjanie i Kozacy zajmowali nasze wschodnie tereny i tam też warto wspomnieć była większość naszych wojsk, o czym nie należy oczywiście zapominać, dlatego nie byliśmy w stanie tak w pełni się obronić przed tymi Szwedami tutaj nie będziemy sobie chyba zapisywać tych wszystkich dat, gdyż jakby wiemy, że to jest na razie cały czas mówimy o roku 1655, czyli wtedy mamy unia w Keidanach, albo w sumie zapiszmy to 1655 to najpierw kapitulacja pod ujściem kapitulacja pod ujściem a następnie unia w Keidanach Czyli e, wszystko się zaczyna dość nieciekawie. No czyli e, wracając do całej sytuacji, jak to wyglądało, no było nieciekawie, gdyż Polska w zasadzie została prawie cała zajęta, tak jak to widzimy zresztą na tej mapie, może sobie e, przewinmy. Okej. Okay. No prawie cała została zajęta, tutaj widzimy wpływy szwedzkie aż dotąd rosyjskie, moskiewskie. Aż dotąd robi się bardzo, jeśli chodzi o Polskę, nieciekawie. No i stąd też mówi się, że właśnie nieprzyjaciel zalał, zalał nas jak słynny biblijny Potop, stąd ta aluzja. Dlatego mówimy na no to potop szwedzki, choć oczywiście mówienie samym szwedzki jest nie do końca właśnie prawdą, gdyż atakowali nas, tak jak mówiliśmy sobie jeszcze Rosjanie. Sam Jan Kazimierz Wtedy mówi się, że zrobił rzecz haniebną, gdyż postanowił uciec z kraju i scho schował się w swoich posiadłościach w główku na Opolszczyźnie, który wtedy leżał na terenie państwa Habsburgów. Wtedy wojska także no, były, były trochę zniesmaczone tym zachowaniem króla. Zresztą już tak go nie lubiono, a jeszcze ten czyn go już w ogóle zdeklasował. Wojska często przechodziły w ogóle na stronę sz szwedzką, co było no, bardzo smutnym precedensem, ale myśleli, dlatego tak głównie było i szlachta myślała że Karol Gustaw nie będzie w ogóle naruszał praw i przywilejów szlachty w zasadzie wszystko będzie zachowane tak samo dodatkowo będzie dobrym wodzem i będzie się w sumie lepiej żyło jednak okazuje się że szwedzi potraktowali Polskę jako łupież wojenną grabili rabowali kradli dzieła sztuki no i nakładali olbrzymie kontrybucje na mieszkańców no i w ten sposób powstał pewien opór, pewna solidarność w społeczeństwie polskim, początkowo od tych nawet warstw najuboższych, czyli chłopów, dalej mieszczaństwa, a w końcu i nawet szlachta. Społeczeństwo postanowiło stawiać opór, rozpoczęła się wojna podjazdowo-partyzancka, czyli po prostu czyli po prostu stosowano jakby takie uderzenia taką wojnę szarpaną. Podjazdy jakieś niszczenie szlaków handlowych i tak dalej, ale nigdy nie otwarta nigdy nie otwarta bitwa. Tutaj szczególnie sławił się starosta Babimoński Krzysztof Żegocki. No i cała, całe te działania wpłynęły na roz, powstawanie pierwszych objawów świadomości, takiej bardzo silnej świadomości narodowej wśród Polaków, między ludźmi którzy mieli tą samą narodowość, mówi tym samym językiem i mieli jakieś swoje prawa i zwyczaje. Także był pewien rodzaj religijny opór przeciwko na Już przypomnijmy sobie, Szwedzi byli protestantami, a tymczasem w Polsce panował głównie katolicyzm. Chciano szczególnie takim symbolem był właśnie ten klasztor na Jasnej Górze. Szlachta zresztą zawiązała konfederację w Tyszowcach, w grudniu 1655 roku, a później ogólnokrajową e, konfederację w łańcucie, która miała właśnie na celu wypędzenie Szwedów e, z RP. Czyli możemy sobie napisać e, 1655, konfederacja w tyszowcach, konfederacja w tyszowcach. No a później na no, A1656 Konfederacja w Łańcucie. Pierwsza wyszła jeszcze z inicjatywy Janak, nie Janaka, Stefana Czarnieckiego zawarta koło zamościa miała właśnie na celu w ogóle zbrojną walkę ze Szwedami i wypowiedzenie posłuszeństwa królowi szwedzkiemu, którego większość szlachty uznała już za swojego prawowitego władcę, no a konfederacja w Łańcucie no to już miała taki poniosły moment, gdyż król na początku 56 roku w styczniu wraca do Polski do zamku w Łańcucie i tam zostaje zawiązana pierwsza konfederacja koronna, gdy wszystkie wcześniejsze były albo w okresie bezkrólewia, albo co gorsza przeciw królowi, tak zwany Rokosza, no i tutaj jest zawiązana konferencja przy królu na, którym, na której ciele staje właśnie król i ma ona na celu oczywiście wyrzucić Szwedów, wyrzucić panowanie szwedzkie z naszego kraju. No i tutaj już sobie wspomnieliśmy o właśnie o e, Stefanie Czarnieckim, znamienita postać jeśli chodzi o Polskę. On nam się zapodział gdzieś tutaj e, na rogu. O! Tutaj tak by the way, pierwsza postać, która ma napis na czarno, więc wyróżniamy gościa. No i napisaliśmy mu na głowie, hocha. Stefan Czarniecki jest jedną z postaci właśnie wspomnianą w naszym hymnie, jak Czarniecki do poznania po szwedzkim zaborze, nie, nie będę śpiewał. No on tutaj właśnie był mistrzem tej wojny szarpanej, o której sobie wspominaliśmy, także inicjatorem Konfederacji w Tyszowcach. No i na przełomie w ten sposób, na przełomie lat 1655-1656 szacuje się, że Szwedzi stracili aż od 7 do 8 tysięcy żołnierzy właśnie w, w, od tej walki szarpanej, nie biorąc udziału w żadnej otwartej bitwie. No i te sukcesy e, oczywiście też cieszyły króla, on właśnie tak jak mówiliśmy sobie postanawia wrócić do kraju na początku 1956 roku, przybywa do Lwowa i składa w, w kwietniu w katedrze ślubowanie w której zobowiązywał się tutaj, cytuję, lud od wszelkich niesprawiedliwości uwolnić. No chciał on w ten sposób także zachęcić chłopów i mieszczan, żeby brali masowo udział w walkach przeciwko Szwedom. No Szwedzi byli powoli osłabieni i zorientowali się, że nie mogą kontrolować tak całego państwa. Sam Karol Gustaw postanowił wtedy podzielić Rzeczpospolitą między jego partnerami, w którym mieli zostać książę Siedmiogradu Jerzy Rakocz, elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm Hohenzoller. Czy już widzimy, że te... Brandenburgia, perusy nam działają na nerwy, a także Bogus, Bogusław Radziwił, czyli brat Janusza Radziwiła i Bordan Chmielnicki. No i podpisali oni w 1656 roku 656 um, układ rozbiorowy w Radnot w Siedmiogrodzie. który na szczęście nie wszedł w życie. Na jego mocy właśnie Szwe Szwecja miała zachować Pomorze Gdańskie, Brandenburgia miała wziąć część Wielkopolski w armię, książę Siedmiogradu Jerzy II Rakoczy miał wziąć południową część e, e, korony Królestwa Polskiego wraz z Warszawą, a Chmielnicki Ukrainę a Bogusław Radziwiłł województwo nowogródzkie. No i miał to być właśnie skoncentrowany atak na Polskę, w zasadzie z różnych stron. No ale na szczęście dzięki właśnie dowództwu Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego udało się pokonać wszystkie siły po kolei. No i zmieniła się także sytuacja międzynarodowa, gdyż Polska zawarła szybko sojusz z Rzeszą i Danią. Wtedy elektor Brandenburski zrezygnował z popierania Szwedów, ale w zamian wymóg na Rzeczypospolitej zrzeczenie się zwierzchnictwa nad prusami książęcymi, co uregulowano w traktatach zawartych w Welawie i Bydgoszczy. W 1657 roku mamy traktaty w Welawie i Bydgoszczy. Velawie i Bydgoszczy. Niech to właśnie się dogadali, Polska się zrzekła plus książęcych. No Brandenburgia w zasadzie zyskiwała na nich, od nich suwerenną władzę, zwierzchność lenną nad ziemią lęborsko-bytowską i prawo do przemarszu wojsk przez tereny Pomorza Gdańskiego, co jest dość ważne. Później Hitler chciał przecież autostradę eksterytorialną, ale to, to w przyszłości sobie jeszcze powiemy, to będzie fajny temat. No i całe wzmocnienie także państwa tego Hohenzollernów stanowiło także polityczne konsekwencje dla samej Szwecji. Straciła ona wtedy silnego sojusznika w tamtym rejonie. No i nad Bałtykiem powstało, powstał kolejny rywal tak naprawdę, jeśli chodzi o dominację nad, nad, właśnie, nad naszym morzem. W 1658 roku Szwedom z kolei zagroziła koalicja, w skład której oprócz, oprócz Rzeczypospolitej szedł także dwór austriacki, Dania i Brandenburgia właśnie, która się przyłączyła teraz do nas. Karol Gustaw znalazł znalazł się w takiej sytuacji, która była w zasadzie dla niego w krapce i starał się przenieść całe działania wojenne do Danii, czyli wojska się już wycofywały z Polski. Ta, ta powódź od nas odpływała. No ale zanim, zanim tam ruszyły oczywiście nasze dalsze wojska, wojska Rzeszy i także wojska Brandenburgii, no tam, tam właśnie mamy to, skąd się wziął nasz hymn czyli słowa jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim za Boże dla ojczyzny ratowanie rzucim się przez morze to jest nawiązanie do tego iż Czarniecki dokonał ataku na wyspę Als, tamtejszą w okolicy Danii, na której dotarł jazdą przeprawiając się przez cieśninę, po prostu płynąc na tych koniach, co zostało właśnie upomnie, upamiętnione w naszym hymnie, co było także geniuszem, pewnym geniuszem militarnym. No także wzięliśmy udział tam w bitwie pod Nyborgiem w 1659 roku, która, która zakończyła się pokonaniem już całkowitym Szwedów. Przed taką całkowitą klęską uratowała Szwedów dyplomacja francuska, która doprowadziła do rokowań pokojowych i ostatecznie potop szwedzki zakończył się podpisaniem pokoju w Oliwie 3 maja 1660 roku. 1660 pokój w Oliwie. Pokój w Oliwie. No i w ten sposób zyskaliśmy przedwojenny stan posiadania, jeśli chodzi o Bałtyk. Zostały zatwierdzone te traktaty welawsko bydgowskie Jan Kazimierz zrzekł się, już też kolejny król, który się tego zrzeka, zrzekł się roszczeń do tronu szwedzkiego. No Szwecja zatrzymała większość Inflant, ale Rzeczpospolita zachowała ich południowo-wschodnią część z Dyneburgiem. I odtąd te tereny nazywamy, zostały nazywane, o i zresztą mamy napisane, Inflantami polskimi, ten, ten teren. Inflanty Polskie, ich południowo-wschodnia część. No i jeszcze jest myślę, że jedna osoba, o której warto sobie wspomnieć, już w zasadzie zakończyliśmy temat, ale żona Władysława IV, a później żona Jana Kazimierza, Ludwika Maria Gonzaga. To no Była taka postać, której właśnie powiem sobie tylko parę zdań. W zasadzie ona wtedy sterowała polityką polską, jeśli chodzi o Jana Kazimierza, gdyż była od niego o wiele bardziej inteligentna, bardziej ambitna i tak dalej. Stała ona na czele takiego stronnictwa profrancuskiego, które dążyło do sojuszu z Francją, do jakiegoś współdziałania Polski. Później zresztą starała się ona, żeby jakoś wprowadzić Francuza na tron polski. No, doprowadziła także, że często jakąś wszelką opozycję i tak dalej tłamsiła albo ze środku z Wersalu albo wykorzystając swoje damy dworu. No także za jej życia właśnie kultura francuska została spopularyzowana w Polsce i wyparła wcześniej panującą, jak pamiętamy od Bony Forcy kulturę włoską. No ale to już tak myślę, że na marginesie. No, Dziękuję Wam za uwagę, za tą lekcję. Mam nadzieję, że było ciekawie. No i do usłyszenia. Do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik a+ W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.